Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na podsumowanie stycznia. Jeżeli chodzi o styczeń, tak ogólnie, to był to taki dosyć przeciętny miesiąc, to znaczy nie przeczytałam chyba żadnej książki. Tak jak pamiętam, porównuję sobie do stycznia zeszłego roku, gdzie w samym styczniu przeczytałam tak dużo dobrych książek, że śmiałam się, że ten jeden miesiąc wyrobi mi całą topkę najlepszych książek 2022 roku. Tym razem tak nie było, ale przeczytałam jedną książkę, z której jestem bardzo, bardzo dumna, ale opowiem Wam o niej za chwilę, ponieważ styczeń zaczęłam audiobookiem i był to audiobook Lekcje Chemii, książka, która była ostatnio bardzo popularna. Widziałam ją w wielu miejscach, tematycznie wydała mi się ciekawa, ponieważ opowiada o młodej naukowczyni Elizabeth Sott w latach 50. z tego co pamiętam. Jest to chemiczka, która prowadzi właśnie taką karierę naukową i nie jest jej łatwo, ponieważ są to lata 50., jest to bardzo męski świat i nie do końca jej współpracownicy traktują ją poważnie właśnie jako naukowczynię. Raczej jest to jeszcze ta mentalność, gdzie kobieta powinna być w domu, zajmować się dziećmi i czekać na męża, a nie właśnie budować sobie jakąkolwiek karierę. Natomiast Elizabeth jest bardzo zawzięta i bardzo, bardzo uparcie dąży do swojego celu. I jest to bardzo przyjemna książka, bardzo dobrze mi się jej słuchało. Natomiast to jest książka z oczywistym wydźwiękiem feministycznym, ale to jest taka książka, którą jak czytacie, to wszystkie takie wątki feministyczne, które mogłaby zawrzeć, ona zawiera i to są takie bardzo oczywiste rzeczy, to znaczy to, jak wyglądało życie kobiety w latach 50., to jak była traktowana przez swoich współpracowników jako naukowczyni, to jak było jej ciężko na uczelni, to, że ludzie oczekiwali od niej, że wyjdzie za mąż, to, że kiedyby wyszła za mąż, to wszyscy by nazywali ją nazwiskiem jej męża i traktowaliby jej osiągnięcia bardziej jak osiągnięcia jej męża, a nie jej własne. To wszystko jest tam zawarte i wydaje mi się, że mimo tego, że to jest bardzo przyjemna książka, to jednak jest to ciągle takie czytadło, ponieważ ona jest bardzo lekka. Oczywiście absolutnie nie ma w tym nic złego, natomiast mam wrażenie, że wiele osób bardzo się nią zachwyca i mówi o tym, jaka to jest bardzo właśnie dobra feministyczna książka, natomiast mi się wydaje, że w tym momencie jesteśmy już o krok dalej, jeżeli chodzi o tę dyskusję na temat feminizmu i te wszystkie rzeczy już są dla nas dość oczywiste i jednak można by było już w książkach o feminizmie zawrzeć coś więcej niż tylko pozycję kobiety w latach 50. i to, że oczywiście nie jest to coś, co powinno mieć miejsce w XXI wieku. Jest naprawdę wciągająca, ale jednocześnie lekka. Tak jak wspomniałam, słuchałam jej w audiobooku, ale właśnie byłam zaangażowana. Nawet ta moja uwaga nie była jakoś bardzo rozproszona, ale też właśnie to jest zasługa tego, jak lekka to jest książka i jak prosto napisana, ponieważ nie wymagała ode mnie aż takiego skupienia. Mogłam sobie normalnie, nie wiem, sprzątać, gotować obiad, czy robić takie typowe, codzienne rzeczy i nie musiałam się jakoś bardzo skupiać, żeby nadążać za tym, co tam się dzieje. Więc dla mnie jednak jest to taka kategoria przyjemnych czytadeł. Wartościowych, fajnych, ciekawych, ale jednak wciąż czytadeł. Nie jest to dla mnie nic takiego bardzo, bardzo odkrywczego, bardzo godnego polecenia, raczej taka książka 3/5. Także taka dość przeciętna. Przyjemnie spędziłam z nią czas, ale właściwie nic więcej. Druga książka, a właściwie książeczka, którą przeczytałam, bo też widziałam ją u wielu osób, a ma ona tam chyba ze 30 stron, więc stwierdziłam, że czemu nie, sprawdzę. To Galatea. To jest taka mała nowelka, na pewno ją widzieliście, bo ona ma przepiękną okładkę. Natomiast jest to maleństwo, jest to taka właśnie malutka historia. Galatea to jest taki retelling mitu o Pigmalionie, gdzie mamy historię właśnie tytułowego Pigmaliona, rzeźbiarza, który wyrzeźbił sobie Galateę i bogini, nie pamiętam która, w ramach jakiejś tam nagrody postanowiła tę rzeźbę ożywić i Galatea zostaje żoną Pigmaliona. I to też jest taka książeczka, nowelka, opowiadanie, może nawet bardziej, która ma wydźwięk feministyczny. Tylko, że to nie do końca wybrzmiewa. Tutaj co prawda mamy perspektywę właśnie Galatei, więc całą tę historię poznajemy z jej perspektywy, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo krótka forma i wydaje mi się, że autorce nie udało się w niej zawrzeć tego, co chciała zawrzeć, ale jest też posłowie tej książki i to posłowie wyjaśnia naprawdę właściwie chyba więcej niż sama treść. Także jeżeli czytaliście Galateę albo jeżeli zamierzacie przeczytać, to warto też zapoznać się z tym posłowiem, bo ono naprawdę bardzo dużo wyjaśnia i rzuca takie bardzo fajne światło na tę historię i wydaje mi się, że to naprawdę jest historia, która ma potencjał, tylko że ten potencjał nie został zupełnie wykorzystany w tak krótkiej formie i wydaje mi się, że gdyby autorka tutaj zdecydowała się wydać tę książkę w takiej formie jak Kirkę czy Pieśń o Achillesie, to byłoby to naprawdę coś ciekawego i takiego dosyć nowatorskiego. No ale niestety wyszło to w formie opowiadania, dlaczego myślę, że wszyscy się nad tym zastanawiamy. No i z samego opowiadania właściwie niewiele wynika. Więc no właściwie nie powiem, że jest to rozczarowanie, bo też niczego po tej książce nie oczekiwałam. Nie powiem też, że był to zmarnowany czas, bo lektura tej książki zajmuje dosłownie, nie wiem, 10-15 minut. Natomiast jest to coś, co zupełnie możecie sobie odpuścić albo nawet przeczytać samo posłowie, właściwie bez historii. I myślę, że to posłowie jest naprawdę ciekawsze niż sama książka, także zdecydujcie
wybierzecie sami, czy macie ochotę nawet te 10 czy 15 minut swojego czasu poświęcać na tę historię. Myślę, że byłoby fajnie, gdyby ona została wydana w pełnej wersji, natomiast w takiej nie do końca uważam się broni. W styczniu skończyłam też książkę, którą czytałam chyba od listopada, bardzo, bardzo długo, a była to Moja znikająca połowa Brit Bennett. I to jest książka, co do której ja miałam naprawdę duże oczekiwania, bo mam ją na półce swojej już od dosyć dawna, chyba od 2020 roku albo 2021, nie wiem kiedy ona wyszła w Polsce, ale od tego roku, kiedy ona wyszła. Więc te jakieś 2 lata na mojej półce przeczekała i naprawdę spodziewałam się tutaj takiej bardzo ciekawej historii, bo tutaj mamy historię bliźniaczek, które dorastają i ich drogi się rozchodzą. Jedna z nich wychodzi za mąż za białego mężczyzny i prowadzi takie życie właściwie jak biała kobieta, ponieważ one nie są takie do końca czarnoskóre. Tutaj tak to jest właśnie przedstawione, że ich skóra raczej jest taka jaśniejsza. Natomiast druga pozostaje w tym miasteczku, z którego pochodzą. Nie pamiętam, jakie to jest miasteczko. W każdym razie jest to oczywiście południe Stanów Zjednoczonych, no bo jak piszemy o osobach czarnoskórych, no to musimy pisać o południu Stanów Zjednoczonych. Ten motyw też będzie mi się tutaj za chwilkę przewijał i też wydaje mi się, że już trochę chciałabym czegoś innego, jeżeli chodzi o książki, które dotykają problemu rasizmu. No i niestety ta książka wydawała mi się przede wszystkim bardzo, bardzo nudna. To jest trochę taki sam przypadek, jak miałam z książką Ten dziwny wiek. Jeżeli pamiętacie, to tam dosłownie te same wrażenia. Ja też te książki czytałam jakoś jedna po drugiej, a właściwie zaczęłam jedna po drugiej i też może to moje takie poczucie jest jeszcze bardziej spotęgowane przez to. Natomiast tutaj też kompletnie czytałam, ale było mi zupełnie obojętne to, co czytam. Właściwie bardzo, bardzo często musiałam się wracać kilka stron, bo zupełnie ta książka nie skupiała mojej uwagi i tak naprawdę też niewiele z niej wyniosłam. I jestem troszkę zawiedziona, bo tak jak mówię, to jest książka, po której ja miałam dosyć spore oczekiwania i liczyłam na naprawdę świetną rzecz. A niestety zupełnie do mnie nie trafiła. Wydaje mi się, że nie jest to kwestia samej historii, tylko właśnie takiego specyficznego stylu pisania, który też wydaje mi się, że był bardzo podobny w książce Ten dziwny wiek. I gdzieś te dwie książki są dla mnie w pewnym sensie podobne i niestety podobne negatywne odczucia we mnie wywołały. Także no, mojej znikającej połowy nie mogę Wam polecić. I druga styczniowa książka dotykająca problemu rasizmu to książka Maya Angelou, Wiem dlaczego w klatce śpiewa ptak. Książka, o której mówiłam bardzo dużo w ostatnim czasie i w końcu udało mi się ją przeczytać. I to jest oczywiście bardzo dobra książka, to jest autobiograficzna historia autorki, która wychowywała się, no właśnie, również na południu Stanów Zjednoczonych, tam w latach chyba 40. i 50. Oczywiście jest to czarnoskóra kobieta, a właściwie była, bo Maya Angelou zmarła w 2014 roku, z tego co wiem. Kobieta, która miała zresztą bardzo interesujące życie, bo ona przyjaźniła się z takimi osobami jak na przykład Martin Luther King, ale sama również była pisarką, poetką, ona została też odznaczona jakimś medalem, prezydenckim medalem wolności, aktywistka na rzecz praw obywatelskich dla czarnej ludności w Stanach Zjednoczonych. Więc jest to na pewno niezwykle ciekawa postać i bardzo się cieszę, że mam szansę przeczytać o jej życiu. I tak jak wspomniałam, jest to bardzo dobra książka, bardzo momentami przerażająca historia, chociaż tak naprawdę Maya Angelou pochodzi z takiej dosyć zamożnej rodziny, więc też nie można powiedzieć, żeby żyło jej się bardzo, bardzo źle, ale niestety spotkało ją w życiu kilka bardzo przykrych, wręcz tragicznych rzeczy. Tutaj też nie chcę Wam za dużo mówić, żeby nie spoilerować. Natomiast to, co wydało mi się trochę trudne, to fakt, że spora część tej książki i wielu bohaterów mówi jakąś taką gwarą i ta gwara jest też oddana w tłumaczeniu. Swoją drogą tę książkę tłumaczyła Elżbieta Janota, czyli jedna z twórczyń podcastu Już tłumaczę, który uwielbiam. Jeżeli jeszcze nie znacie, to bardzo Wam polecam. I to nie jest to, że ja uważam, że to tłumaczenie jest złe. Absolutnie nie. Uważam, że bardzo ważne jest to właśnie, że gdy bohaterowie mówią jakąś gwarą, to żeby to oddać jakoś w języku polskim. I to tutaj rzeczywiście jest oddane. Natomiast jest tego bardzo dużo i wydaje mi się, że też z tego powodu ta książka nie należy do najłatwiejszych do czytania. Albo może jak sobie tak teraz myślę, może ja miałam po prostu jakiś taki dziwny językowo czas w styczniu, bo cały czas we wszystkich tych książkach chyba narzekam na język pisania. Także może tutaj coś ze mną było nie tak w styczniu. Tak czy inaczej, jestem też już po lekturze drugiego tomu, ale dzisiaj Wam o nim nie opowiem, ponieważ to będzie w podsumowaniu lutego. I drugi tom podobał mi się zdecydowanie bardziej. Dużo bardziej zaangażowało mnie życie Maya Angelou na tym etapie, który opisywany jest w drugim tomie. Natomiast to wciąż jest bardzo dobra książka. Może nie zachwycam się nią aż tak, jak widziałam, że wiele ludzi się zachwyca. Nie jest to dla mnie najlepsza książka tego roku. Chyba, że spojrzę na to bardziej całościowo, na cały ten cykl, jeżeli jeszcze jakieś części w Polsce w tym roku się ukażą. Natomiast sama ta część podobała mi się, takie 3,5, może 4 gwiazdki na 5. Natomiast nie jestem tutaj w gronie tych osób, które są absolutnie zachwycone tą prozą, ale tak jak wspomniałam, tutaj już taki mały spoiler do kolejnego podsumowania. Druga część podobała mi się już znacznie bardziej. Ostatnia książka tego miesiąca, coś co zajęło mi zdecydowanie najwięcej czasu w styczniu, ale z czego jestem niesamowicie dumna. Grona gniewu Johna Steinbecka. W końcu, nie wiem od ilu lat, na tym kanale mówię, że ja tę książkę przeczytam.
tego, co mi się wydaje, nie wiem, czy dobrze kojarzę, myszy i ludzie zachwyciły mnie w 2016 roku. I od tamtej pory obiecuję sobie, że przeczytam Grona Gniewu. Tak więc to jest już 6-7 lat, więc myślę, że naprawdę nadszedł w końcu czas na tę książkę i stwierdziłam, że początek roku to jest taki dobry moment, żeby za takiego grubasa się zabrać. Tutaj też dużo dało mi to, że w połowie tę książkę czytałam, a w połowie sobie jej słuchałam w audiobooku. Kiedy nie mogłam czytać książki, ale mogłam się skupić na słuchaniu, no to właśnie wybierałam formę audiobooka. Kiedy mogłam sobie na spokojnie usiąść i poczytać, to wybierałam książkę papierową. Także na pewno ta dostępność audiobooka też tutaj znacznie przyspieszyła moją lekturę. Jeżeli chodzi o samą historię, no to rzeczywiście jest to taka monumentalna i bardzo, bardzo ważna amerykańska powieść. I w ogóle czytałam tę książkę mniej więcej w tym samym czasie, co Maya Angelou i one poruszają w pewnym sensie dosyć podobne tematy, to znaczy one są obie takie na wskroś amerykańskie. Natomiast tutaj oczywiście mamy to, co Steinbeck lubił najbardziej, czyli lata 30. i wielki kryzys gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. I tutaj mamy historię rodziny Joadów, która podróżuje z Oklahomy chyba, z tego co pamiętam, do Kalifornii, ponieważ w całych Stanach Zjednoczonych ma miejsce takie zagarnianie ziemi przez banki. To znaczy, jeżeli ktoś miał dom i ziemię na kredyt, to bank po prostu zabierał tę ziemię i eksmitował mieszkańców. No i ci ludzie nie mieli zupełnie gdzie się podziać, nie mieli dokąd pójść, nie mieli absolutnie niczego swojego, niczego na własność, więc zabierali te kilka rzeczy, które mieli i wyruszali w długą, długą podróż do zupełnie innego stanu, ponieważ też rozdawane były takie, roznoszone, no w jakiś sposób dystrybuowane, w każdym razie były takie ulotki o tym, jak cudownie jest w Kalifornii, ile tam pracy czeka na robotników i w ogóle jak tam jest cudownie i wspaniale. I to też jest taki motyw, który właśnie Steinbeck poruszył w Myszach i Ludziach. To znaczy, to też jest taka powieść drogi oczywiście, ale ta droga ma zmierzać do tej takiej ziemi obiecanej, to znaczy to, co spotkają na końcu, ma im wynagrodzić wszystkie trudy tej drogi. No ale oczywiście, jak nie trudno się domyślić, tak wspaniale nie będzie, jest to tak naprawdę kłamstwo, to nie wygląda zupełnie tak, jak jest przedstawiane w tych ulotkach. No ale Joadowie są tego nieświadomi i zmierzają po prostu, bo nie mają co ze sobą zrobić. No i tak z grubsza to jest powieść o tym. Ale podobnie jak w Myszach i Ludziach, tutaj na każdym etapie tej podróży, kiedy kogoś spotykają, możemy poznać najróżniejsze warstwy społeczne w Stanach Zjednoczonych. Różne podejścia, różne sytuacje życiowe, więc jest to cały, cały przekrój amerykańskiego społeczeństwa. I to jest też taka książka, która tuż po wydaniu, czyli gdzieś pod koniec lat 30., na początku lat 40., została zakazana w niektórych stanach. I ja się absolutnie nie dziwię, że ta książka została zakazana w tamtych czasach. Oczywiście teraz by to nie przeszło, natomiast w tamtych czasach rzeczywiście to jest taka książka, która jest bardzo obrazoburcza. Ona bardzo, bardzo burzy tę wizję takiego utopijnego amerykańskiego społeczeństwa i amerykańskiego świata. Trzeba przyznać, że Stany Zjednoczone i w ogóle rząd amerykański tutaj są przedstawione w bardzo negatywny sposób. Ale z tego co wiem, to Steinbeck właśnie podróżował w czasach wielkiego kryzysu z różnymi ludźmi, z różnymi rodzinami i te wszystkie jego historie są inspirowane prawdziwymi historiami, czego oczywiście no, rząd Stanów Zjednoczonych nigdy nie przyzna i na pewno nie chciał przyznać również w tamtych czasach. Jest to na pewno świetna powieść, taka naprawdę historycznie ważna, ale, bo oczywiście muszę mieć jakieś ale, jednak Myszy i Ludzie swoją formą i historią kupili mnie bardziej. Tamta książka bardziej trafiła do mojego serca niż ta, mimo że tutaj mieliśmy dużo, dużo więcej czasu, bo jest to ponad 600 stron, prawie 700, żeby z tymi bohaterami się zżyć, to jednak historia George'a i Leniego kupiła mnie zdecydowanie bardziej i tamto zakończenie było absolutnie rozbrajające. Tutaj też oczywiście jest to wszystko ciekawe, ale jednak gdybym miała z tych dwóch książek wybrać, no to wybrałabym Myszy i Ludzi. No i teraz, kiedy już przeczytałam Grona Gniewu, to mam nadzieję, że uda mi się, być może jeszcze w tym roku, mam nadzieję, że już ta książka nie będzie musiała czekać kolejnych 5, 6 czy 7, zabrać za Na wschód od Edenu, bo to też jest książka, którą mam na swojej półce i chciałabym się z nią zapoznać w następnej kolejności. Tak więc tak prezentuje się mój stosik, tutaj mam te trzy książki w formie papierowej, oprócz tego jeszcze Lekcje Chemii oraz Galatea. Ilościowo może tych książek nie było dużo, bo tylko 5, natomiast jednak te Grona Gniewu, które mają prawie 700 stron, mogłyby tutaj spokojnie robić za 3 dodatkowe książki, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona, że te książki udało mi się przeczytać. Dajcie koniecznie znać, jakie książki Wam udało się przeczytać w styczniu i czy czytaliście któreś z tych, które Wam tutaj dzisiaj pokazałam. Jeżeli tak, to oczywiście co o nich myślicie? Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!